Teraz kupiłem pada od PS4. Policja też przyszła, okazało się, że Sony pozywa typa, który sprzedał ponad 500 padów. O kurwa. Ciekawe, ale kradzione czy ten? Czy podróby? Jedyna moja przygoda z policją, to jak mnie po meczu wezwali zapalenie rat na stadionie. Ja miałem parę razy zeznania. Chyba ze trzy... Nie. Dwa razy na policji, raz w sądzie byłem. Tym dwa razy... A czyli raz w sądzie i raz na policji byłem w sprawie pracy mojej zeszłej, a raz w sprawie gry na policji. W sprawie kurwa Magiki za 26 zł. Byłem w cukierni za kawałek ciasta, jak miałem zapłacić 16 zł, to aż mnie zamurowało. Jedzenie poza domem jest drogie niestety. Dlatego ja od, tak jak mówiłem, nie wiem, z miesiąc temu, półtora miesiąca temu, że zamierzam więcej gotować samemu, to tak robię. Staram się nie jeść więcej niż raz w tygodniu poza domem, nie? I wliczam w to też między innymi zamawianie żarcia przez Glovo, pyszne i tak dalej. A znowu z tym Eldenem. Elden to jest... Ja lubię Eldena, no. Eldena będziemy męczyć, męczyć i męczyć. A propos, za 20 dni. Za 20 dni z 7 na 8 grudnia. O 1:30 w nocy będzie Game Awards, nie? Od 1:30 w nocy do 5 rano. Więc ja już jestem z Bulbim umówiony, że będę z nim na Discordzie siedzieć i będziemy oglądać. Z czteropakiem Monstera w ręce. Bo ja chcę zobaczyć, jak wypowiadają DLC do Elden Ringa. Pukow. A czekaj! Ja do Gołga nie poszedłem. A w sumie dobrze, bo teraz muszę... Dam się zabić temu smoczkowi, bo nie chcę mi się od niego uciekać. Dam się mu zabić i wtedy do Gołga i wtedy Gołg mi powie: o, widziałeś Kalamito? To ja strzelę mu w ryj. Głupie psy. Ja się niby boję. Halo, no jedź w dół, halo. Jedzenie jest drogie, więc nie jem, szkoda czasu. Ale też jest dobre. Ja lubię sobie dobrze zjeść. Nawet niedobrze lubię sobie zjeść. Po prostu lubię zjeść, jedzenie jest dobre. Ale mimo tego, że kocham jedzenie, to od tygodnia trzymam się... O, myślałem, że mnie nie zaszatuje. Trzymam się tego, co mówiłem, czyli 2000 kalorii dziennie. Oprócz dzisiaj, bo w samym tym winie będzie jakieś 600. 600? Nie, tu będzie z 1000. Więc piwne piątki mnie trochę upierdalają, a i tak jest dobrze, bo piję wino. Jakbym pił 5 browarów, jeden browar ma 250 ml, znaczy kalorii, no to 5 razy 250, nie? Dam info, to się odwali. Ja chcę Bloodborne 2. Ja nie, znaczy też chcę Bloodborne 2, oczywiście, że tak, to nie tutaj. Też chcę Bloodborne 2, ale wystarczyłoby mi Bloodborne 60 FPS-ów. I najlepiej na peceta, żeby można było to modować. Kurwa, jakby Bloodborne na peceta wyszedł. Proszę ja ciebie. O, oh, 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 oh. Nie wyobrażacie sobie, ile by mi to dało, nam by to dało możliwości. O, oh, na nowe rany. Fakt, będę zapowiedzi. Właśnie, ja nawet nie czekam na to, kto dostanie Game of the Year, bo z jednej strony fajnie, że są te nagrody, ale to jest takie bardzo... No niech sobie będą, nie? Ja... Po prostu chcę zapowiedzi gier nowych. Bo to jest wielka gala, wiele firm specjalnie na tą galę trzyma swoje najważniejsze zapowiedzi. I wydaje mi się, że tak samo będzie właśnie z FromSoftem. I to wiele osób twierdzi, nie? A rozmawiaj. Żebym teraz nie przeklikał, nie? Tak jak ostatnio. Czekaj, mordo. Tak. Na FCL1 to przeklikałem, nie? Tak. Dobra, mamy filmówkę. FromSoft lubi The Game Awards, także może pokażę DLC. Ja mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. I mam nadzieję, że poza FromSoftem też dostaniemy coś dobrego. Chciałbym, żeby też... nie wiem, czy Neowiz, wiecie, ci od Lies of P, są na tyle duzi, bo nie są, żeby mieć swój coś na Game Awards, ale Lies of P było dość głośne, nie? Chciałbym też, żeby Lies of P zapowiedziało. Zapowiedziało, nie mówię, żeby dali mi od razu datę premiery, tylko żeby powiedzieli, że będzie DLC. Mimo, że wiemy, że będzie, ale żeby coś pokazali. DLC do Pinokia, tak, dokładnie tak. Siemanko Kalin, dobry wieczór, dziękuję za followa. I dobry wieczór wam ja, siemanko. No dobra, nie spodziewałem się, że mamy 2 godziny gry dzisiaj dopiero, a został nam ostatni boss w DLC. Później jeszcze skoczymy. Dobra, pytanie do czatu. Czy obchodzi was zabijanie Priscilli i motyla? Czy jeśli nie zabije Priscilli i motyla na gitarze, to run ciągle będzie valid, czy nie? Bo, no, każdy wie, że to jest, kurwa, taka typowa, pieprzona formalność, nie? Priscilla i motyl. All bosses to all bosses. No właśnie, to jest takie... Kącisk zajeb wszystko, co się rusza. Mamy 2 głosy na nie.
Ja też się bym powiedział, że nie, bo mam to w dupie te dwa bossy. Ale ja się nie liczę. Priscilla, chcę motyl. Chcę Savio, ale nie chcę motyla. MBX wszystkie bossy, Navarro wszystkie bossy. Conti zdaje wszystko, co się rusza. O Jezu, możesz skipnąć, jak ci się nie chce. No właśnie, tak sobie myślę, że to jest takie ech. Padłem na chwilę, bo mi się nudzi w drodze. Switch mi się rozładował. A gdzie jedziesz? Albo skąd wracasz może? Ja na Switchu gram tylko wtedy, kiedy rodziców jadę. Pociągiem. Priscilla, nie motyla. Chcesz motyla, a nie chcesz Priscilli? Serio? Come on. Na lotnisko, o kurde. Latane będzie. To trzeba szybko latać, póki jeszcze nie wyjebał ten wulkan, nie? Bo ten wulkan na Islandii w końcu nie pierdolnął jeszcze, nie? Znaczy ta erupcja, to nie... Ciężko to wulkanem nazwać, bo no... Do Gdańska później lot, o kurde. Moi rodzice teraz dwa dni temu polecieli do Egiptu. Ja tak się pytam, a czy powiedziałem im, że... Mam nadzieję, że nigdzie w okolice... Mam nadzieję, że nigdzie w okolice, kurwa, Izraela. One mówią, nie, spokojne. Jesteśmy bezpieczni. To jest drugi ten. Greedy. O kurwa, okej. Tego tak nie lubiłem na początku. O. Dobra, cofnę się, bo tak jest bezpieczniej. Odleczę się. No nie zdążę mu wyjebać. Greedy, ale teraz mogę gridować, nie? Ojej! O nie! Tu już nie mogę gridować, zabije mnie od razu? Nie, dobra. O w pizdę. Halo? Dzień dobry! Co to był za kurwa? Nie! Okej. Okay. Myślałem, że zrobi ten 180 brzyganie, a nie na wprost. Zapomniałem o tym wulkanie, byłoby smutno, gdybym nie mogła wrócić. Właśnie widziałem ten na TikToku filmiki, jak wyglądały te opary w poprzednim tym wybuchu, poprzedniej erupcji. I tam rzeczywiście było wiele lotnisk i wiele lotów trzymanych, nie? Ale teraz ten ma, jeśli tutaj będzie erupcja, to będzie nie aż tak poważna jak wtedy, w 2010. Jak to się psem zajmuje? Pies, moi rodzice zawsze jak gdzieś wyjeżdżają, to przyjeżdża do nas, do Wrocławia, a dokładniej to do mojej siostry. Więc jako, że mamy weekend, to ja pewnie sobie jutro do siostry na obiadek pojadę, żeby się z moim pieskiem głównie zobaczyć. I tam siostra i szwagier, ja chcę mojego pieska zobaczyć, więc no. Jak oceniam trudność solców na gitarze? Szczerze? Kurwa! No popatrz na ilość śmierci moją, nie? Kończymy DLC i jestem poniżej 50. No, wiesz, nie? Dla porównania, jak skończyłem Kalamita na SL1, to miałem ile śmierci? 300, kurwa, czy ile? Więc powiedziałbym, że ten run wydaje się póki co dość przyjazny, ojej. Robię błędy, ale no. Ale teraz mi na nie stać, że tak powiem, nie? O, okej. Okay. To mnie, ała, one-shotowało na SL1. I tu by był już reset. Kurwo, poczekaj! O! Okej, dobrze! To po mojemu. Wyszło, po mojemu. Nie mogę, okej. Nie mogę zrobić tak, jak robiłem normalnie. Na SL1. Musimy być unlock i sprint, ale... O Jezu. Na gitarze nie jest to takie łatwe. No okej, to nie jest ten atak. To niepotrzebne było. O! Nie! Poczekaj! Akurat się leczę, mor. Kurwa, nie mogę targetu złapać, no. Panic moment. No!
czy tak serio? Okej. Okay. Halamit za drugą próbą. Dwie. Pewnie połowa zgonów od grawitacji. Chyba nawet więcej niż połowa, tak mi się wydaje. Ale no, pewnie koło połowy. No, tak, tak bym no. Połowa od grawitacji. Jedna czwarta od... A, nie, poczekaj, dobra, nie, chciałem przesadzić. Może być koło połowy z grawitacji. O dziwo, co jest śmieszne. Najtrudniejszym bossem dotąd, uwaga, kto nie był w... Good Hunter. Dziękuję, Dororouch za follow, siemanko. Dotąd najtrudniejszym bossem był jebany Gwyndolin. Kurwa, Gwyndolin. Bo ta walka nie polega na tym, żeby mieć dużo damage'u. Chociaż jak jest dużo damage'u, to jest szybciej, bo jest mniej tych instancji zadawania tego damage'u. Ale Gwyndolin jest dużo biegania, nie? Gwyndolin mi najwięcej czasu zajął. Chyba było tam 7 zgonów. Plus dobiegi do Gwyndolina są... Każdy wie jakie, nie? Dobieg do Gwyndolina na gitarze to jest tragedia. Dobra, jebniemy sobie, a masz pyk. Duszę chujusa. Ubijemy jeszcze jeden level. Teraz motyl i Gwyn. Naprawdę chcecie tego motyla? Motyla, kurwa. Motyla noga. Motyla jego mać. Motyl, kurwa, dobrze. Niech będzie motyl. Parafia, gdzie jest parafia? Jestem ślepy. I lekko... Chciałem powiedzieć, że podchmielony, ale... Ciężko mówić o chmielu, kiedy piję wino, nie? Dobra, ale ja muszę się odlać szybciutko. Więc dajcie mi 73 sekundy. Kurwa, śnieg u ciebie pada? Wiem, że u mnie ma być... Kiedy? W Wrocławiu? Chyba z soboty na niedzielę ma być minus jeden. W końcu kocham śnieg. Ja lubię śnieg, ale... co mnie wkurwia w aktualnej pogodzie? Zima śnieżna jest jeszcze okej, nie? Tu chciałem być. Śnieżna zima jest okej, nie? Ale ja nienawidzę jak jest... To jest kurwa teraz. Ja wychodzę w tygodniu do pracy przed ósmą i robi się jasno, a będzie jeszcze gorzej, nie? Podczas gdy na dworze jest jasno, ja siedzę w biurze, a jak wracam, to robi się już ciemno. To jest takie... Plus jest taki, że dzięki temu przynajmniej jak wracam do domu, to mi światło, znaczy ten słońce nie świeci w monitor, więc mogę sobie pograć spokojnie. Ale no jest to takie deprecha jak chuj, nie? Lampa w chuj, co? Tomasz Czik. O Jezu. Czy ktoś was śledzi tą aferę z Tomaszem Czikiem? Bo ja nie powiem, że śledzę, ale tam u Konopa było wczoraj chyba, nie? W filmie. Troszeczkę o tym powiedziane. I bardzo mnie to bawi. Ja tu chcę? Chyba tu, nie? Na SL1 chyba nawet nie zabiłem motyla, nie? Czy zabiłem? Czy... Nie, nie pamiętam, fuj. Zazwyczaj w moich ranach ja całkowicie skupuję motyla. On jest tak bardzo nie po drodze, że mi się nie chce do niego iść. Jest za niego mało dusz. Nie ma za niego żadnej fajnej nagrody. Nie blokuje on sam sobą żadnej istotnej drogi. Jest tak bezsensownym bossem, że to jest... Tragedia. Dobra. El Motil, gdzie jesteś? Z której strony? Halo. No stargetuj mi go, dziękuję. Czas na rolowanie. Albo dostanie na ryj, też może być. No weź te wolniejsze rzeczy, tą wolniejszą kulkę pierdolnij. Miał być w prawo, nie wiem czy mu się w lewo rolnęło. Magia... gitary. Tymi szybszymi, jeszcze wolniejszymi dawaj. No i co? Te szybkie strzały są zjebane. To jest tak na farta. Jak lecą te trzy powolne, albo jedna wielka, to jest jeszcze jako tako, ale te szybkie to jest... No, nareszcie. Proszę, motyl. Nawet nie idę po tam do góry po nagrodę, bo... Nie bardzo mi ona obchodzi. Dobrze, idziemy do Gwyna. Zapomniałeś się rola, zbinąłeś na gitarze. I nawet nie chciałem rolować tego. Tych szybkich. Te szybkie są za szybkie. Mogę to wytankować, mam ile? 33 punkty w HP wciśnięte. Dobra, gdzie jest? A, nie ma. Teraz musimy przebindować. Musimy przebindować bronienie się na pary, nie? Dobrze, siedź sobie tutaj. Więc
Bronienie się na pary. Sterowanie i... Blok i parowanie. To jest co? Blok jest pod tyldą. To jest tylda? To jest chyba tylda, nie? Więc... Tylda. F10 mi się klika. Halo, to źle. Oho. Dobra. A to było co? Scroll w górę? Po prostu? Nie. Okej. Okay. Kiedyś sobie to naprawię. I teraz tak. Siup. Jest pary. Dobra. Gwyn. Nadchodzę. Ten set Chestera. No, nie chcę się odwrócić, popatrzeć na niego. Wygląda jakby w ogóle nie był z tej gry, nie? Mi się on zawsze kojarzył trochę z Bloodborne'em. Czy mogę założyć spodnie jego jeszcze? I będę jeszcze jako tako... letki, czy jeszcze nie? No nie, come on! Dobra, w sumie... na Gwyna i tak nie potrzebuję... O. Full set Chestera. To teraz tak. Wyciszymy to. I... co ja chciałem kliknąć? To. Zapierdalamy po prostu. Wszystko skipujemy. Najgorsze jest to, żebym musiał się napić wina w tym momencie. A nie do końca mogę. Tylko, że ten klip ma tylko 30 sekund, więc ja tam nie dobiegnę w tym czasie. Więc to dobrze, będzie ten, będzie efekt, ale nie będzie muzyki. Czekajcie, kurwa, chociaż normalną muzykę włączę, zanim zostanę w pierdol. O! Dobra, go! Trzeba było to wrzucić na zjazd do łoża chaosu, wtedy nie miałem tego. Wtedy nie miałem Stream Decka. A i tak mam już pobindowane po Control Numpad 0 na przykład, nie? I tak dalej, rzeczy. Więc te bindy, no, nie miałem gdzie ich ustawiać prawie. Tak, żeby było łatwe do pamiętania. Okej, nie chciałem rolować, bo się bałem, że spadnę po prostu. Poczekajcie, teraz trzeba klaunczaka włączyć, nie? Ostatnim razem, jak parowałem Gwyna, no to trochę kurwa zeszło na tym, nie? Na SL1. Chyba ponad godzinę. A na SL1 zeszło na parowaniu Gwyna. Czy na Gwyna w ogóle włączymy muzykę normalną? No, ten szybki atak jest tak zjebany. Nie mogę się napić, nie? Standard. Za szybki. To miałem... chciałem zrobić pary, a zrobiłem atak. Kolega! Nie napiję się. No pij! No nie napiję się. Ale teraz... teoretycznie już nie jestem klaunem, nie? O nie usiadłem na dole. Nie jestem klaunem, bo... po tym, jak mi w pierdol spuszczał na SL1 Gwyn, jak mi to parowanie nie szło, no to... nauczyłem się pokory, nie? Nauczyłem się pokory. Dobra, 20 soczków. I tak nie potrzebuję, ale... niech będą. Czekajcie, póki jeszcze... biegnę, sobie buszkę ściągnę. 10 podejść max? No, też mi się tak wydaje. Znaczy, plus jest taki, że nie padam na strzała, nie? Minus jest taki, że Gwyn jest znany ze swojego input readingu. Tak jak jebane Godskin Duo na przykład, nie? W Elden Ringu. Że w momencie, kiedy się chcesz napić, Godskin Duo strzela do ciebie tym Blackfire... jak to się nazywa? Black Flame'em? Bombem? Coś tam, nie wiem. Black Fireballem? Wypierdalaj. A Gwyn po prostu robi w ciebie szarże w tym momencie, kiedy się chcesz napić. Jest bardzo mało momentów na picie, między innymi przykład jak robi graba. Jak graba zrobi i go zrolujesz, po grabie możesz się legalnie napić i nie będziesz za to miał żadnych konsekwencji, nie? Ale to jest jedna z naprawdę niewielu sytuacji na Gwynie, gdzie możesz się napić, okej. Niech ta lekcja pokory nauczy cię pokory, tak, dokładnie tak. Dobrze powiedziane, świetnie. Słowa wielkiego poety. Nie wiem jakiego. Ej, możemy... jakąś mniej zmulastą piosenkę włączyć? Chociaż na Gwynę pasuje zmulasta piosenka, nie? Niech będzie. Halo, miałeś wejść. No halo, klikałem! Nic się nie działo, byłem w jebanym sunloku. Wydaje mi się, że jak gram na gitarze, to się te moje ataki się inaczej kolejkują,
niż jak gram na tym, zgon. Niż jak gram na padzie, wiecie? Że one się w ogóle nie kolejkują. Więc czasem jest tak, że powiedzmy klikniesz jakiś przycisk, on się skolejkuje i jest dana akcja wykonywana ileś tam sekund później. Nie, przecież że sekund, ale pół sekundy później. A tutaj w ogóle się nie kolejkuje z jakiegoś powodu. Powtórka z Gwyna? Trochę tak, no. Trochę tak. Przyszedłem roboczy weekend. No tyle, taki jest plus mojej pracy, że akurat weekendy mam jaja wywalone i... O! Chillery mocno, nie? A jakby ktoś chciał to zmienić, to ja bym sam to zmienił. Zmieniając pracę. Weekendy są dostreamowane, nie? Jaja wywalone, dokładnie tak. A! He! Uwielbiam to powiedzenie. Ale nie, dajcie mi jakąś ten... energiczną bardziej. Może być Stygia. Może RTSR, a może nie. Nie, tu akurat damage'u mi nie brakuje, nie? Tu mi brakuje trzeźwości umysłu i trochę skilla, nie? To są te dwie najważniejsze rzeczy, których potrzebuję, żeby sparować Gwyna. Plus mogę też mu wyjebać po parowaniu, nie? Bo nawet jak tam jeden atak stankuje mordą, to nie będzie źle. Tak naprawdę, nie? Nie będzie źle. O fuck. O ile to będzie jeden atak, bo jak będzie tego więcej niż jeden, tak jak przed chwilą dostałem całe kombo na ryj, no to trochę gorzej. To może być większy problem. Pytanie, jakie zakończenie robimy? Wychodzimy czy rozpalamy? Znaczy, czy gasimy? Wychodzimy czy gasimy? Czy rozpalamy? Gasimy czy rozpalamy? Ognisko czy mrok? Kurwa, no nie, no, to rolowanie na tym jebanym... Aaaa. Ostatnio gasiłem? Ostatnio chyba wychodziłem właśnie. Ostatnio wyszedłem po prostu. Dobra, chowaj tego klauna. Na SL1 wychodziliśmy. Z domku. Ankiety można zrobić? Nie mam rąk. Mam zajęte ręce. To nie jest aż tak ważne, po prostu... Co wolelibyście zobaczyć, bo mi to obojętne naprawdę. Podejmij decyzję. Ktokolwiek. Anyone. To tak jak ktoś ci mówi kawa czy herbata, a ty mówisz obojętnie. Nienawidzę czegoś takiego. Nienawidzę, kurwa, obojętnie. To jest najgorsza odpowiedź, jaka może być. Wypierdalaj. To jak obojętnie, to w ogóle, kurwa, ci kawy nie zrobię, ani herbaty nie zrobię. Więc jak nikt z was nie podejmie wyboru, to ja go sam podejmę. Dobra, jak on mnie zaatakuje po drodze, ja dam... Tak, niech mnie jebnie, ja tu rolować nie będę, pierdolę to. Ja się napiję po drodze i pobiegnę dalej, okej. Ale dzisiaj go zrobisz tak? Postaram się. Gasimy, o proszę. MBX, jedyny, który potrafi powiedzieć, co chce. Postaramy się go dzisiaj zrobić. Ja przypominam, że też gram na gitarze, nie? To nie jest tak, że gram na padzie. Zrób graba. To nie jest grab. Jestem martwy. Kawę poproszę. Nie no, jest 20.00, stary. Teraz to za późno. Chociaż... Ja potrafię wypić sobie monsterka czy kawę o 20. Czy o 10 nawet. A godzinę potem pójść spać. I to dla mnie całkiem normalne. Kawę z herbatą. Kiedyś takie coś zrobiłem, wiesz? W sensie, zrobiłem sobie kawę w ekspresie. I wjebałem w nią jeszcze torebkę herbaty. I pamiętam, że... Z kim ja o tym gadałem? Nie pamiętam z kim. Z kimś o tym gadałem. A to było chyba w pracy poprzedniej. I się ze mnie śmiali. Ja mówiłem, ty, to jest kurwa dobre. I to było dobre. Jak smakowało? Dobrze. To było dobre. Siemanko Maxel, dobry wieczór. Mi to smakowało. Było mocne w smaku rzeczywiście. Szczególnie, że ja piję kawę czarną, więc to było bez cukru, bez mleka, bez niczego. Ale no było okej, było fajne. I przez jakiś... miałem nie rolować. Przez jakiś tydzień albo dwa tygodnie piłem tak codziennie. Aż się chyba herbata nie skończyła, czy coś takiego. Za łebkę chyba się Inka na to mówiło. Nie, Inka to jest ten, to jest... Inka to jest kawa zbożowa, nie? O kawie zbożowej to gadaliśmy ostatnio. Fuck. Paweł patrzy na czat. Target, okej. Okay. A zrobiłem parę i tak damage dostałem. What the fuck. Mogę mu zajebać albo się napić.
Mamy to. Cały run zrobiony. Oprócz Priscilli. Jebać Priscillę. Więc, a halo? Okej, działa. Działa czy nie działa? A, soundtrack się skończył. Więc mamy cały run na gitarze skończony. 52 śmierci. Szczerze, mogę po tym całym runie już podsumować. Spodziewałem się, że będzie dużo, kurwa, trudniej. Myślałem, że to będzie najtrudniejszy run w moim życiu. Że te wszystkie SL1y i RL1y, które robiłem, to było takie coś, że no dobra, to po prostu nie levelowałem i było trudno, a teraz będzie trudniej. Ale po tym, co mieliśmy tutaj, wydaje mi się, że zrobimy więcej runów na gitarze. Bo to się wydaje, że to jest fajny content, tak mi się wydaje. Może nawet wszystkie Soulsy przejdziemy. Oczywiście nie pod rząd, nie naraz. Rozbijemy to w czasie. I Elden Ringa. Chociaż w Elden Ringu im dalej, tym będzie trudniej, nie? Bo są walki, które bardzo mocno na movemencie polegają. Na przykład myślałem o Elden Ringu na gitarze i pierwsze, co miałem w głowie, to malenia na gitarze. Wiem, jak ją dodżować, tej dwa ataki w tym jej tańcu pojebańcu, ale to na padzie jest, nie? To jest bardzo, no właśnie, to jest bardzo precyzyjny movement, nie? Na gitarze tej precyzji nie ma. Ja mogę poruszać się do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo i po skocach. W 8 kurwa... w 8 kierunków. Tak jak w Diablo 1 kurwa po prostu, nie? Więc... będzie ciężko. To jak na klawiaturze, no właśnie, jak na klawiaturze. Więc będzie ciężko. Z tym, że wiesz, ja też nie mogę na klawiaturze... Na klawiaturze możesz sobie robić unlocka, jak odblokujesz sobie target, to możesz myszką jeszcze tak na luzie sobie sterować, nie? A tu nawet jak unlocka zrobię, to i tak ruszam się w 8 kierunków. Więc no, duables. A nie, to jest duable, to jest duable. Ale to nie będzie łatwe po prostu. RL1 bez upgrade'u broni, nie, pojebało cię? Nie, normalny RL1. Normalny RL1, dobra. Zjednoczenie z ogniem. Nie wychodzimy, jednoczymy się z ogniem. Więc uwaga, siup. I ta maska Chestera. Ej, dobrze to wygląda w tej masce. I koniec. This is the end tego rana. Ale podobało mi się. Podobało mi się, szczególnie mówiłem na samym początku, że jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak ten. This guy is on fire. Jak będzie wyglądać tam proces nauki. Co tu się? Halo? Aha, wyciszyłem. Sam proces nauki grania na gitarze. I myślałem, że dłużej mi zajmie to nauczenie się. Na tym przęcie grać w Soulsy. A koniec końców, kurwa, było łatwo, Ibo. By było łatwo. Więc jestem ciekaw, co będzie, jak sobie kupię w końcu tą... kierownicę i na kierownicy będziemy grać.